wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z Nostaila na serwerze Eternity, no tam macie na dole w sumie napisane, jak się nazywa nazwa serwera. I zanim modeczki przejdziemy do konkretów, zostawcie sobie z tym łapeczkę i piękny oczywiście prostokącik. Tutaj ten materiał będzie bardziej w postaci prezentacji serwera i w sumie powiem wam, modeczki, że jest taka jedna rzecz, że jestem w sumie zaskoczony, bo to jest pierwszy taki serwer, gdzie mamy tak jakby autorskie przyciski, autorskie wyglądy i w sumie jak to zobaczyłem, byłem w szoku. Dobra, dajemy nazwę Laczek. Patrzcie na to, to naprawdę mały szczegół. Pewnie dużo trzeba na to czasu poświęcić, ale wygląda to naprawdę bardzo znacznie. Zacnie i zobaczmy sobie, jak się prezentuje w sumie serwer. Jak to wygląda? Okej, jesteśmy coś tam, dołącz do naszego Discord. Ale czemu jestem taki wielki? Ale jestem wielki. O, nawet mamy nowy ekwipunek. Co to jest? Matia, co to jest? Czemu ja to otrzymam na poszukiwaczu? Dobra, nieistotne, ale też mamy... O, mamy antskin. O, w sumie ciekawe. Od razu stroje wróżki. Na sam start. W sumie, czy taki czerwony styl jest fajny? Mi się zdaje, że lepszy był ten stary, standardowy, ten czarny wygląd. I musimy stworzyć sobie klasę postaci. Wow! Ale to fajnie wygląda. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, to mega fajnie wygląda. Lol. Wow. Wow. Kurde, ale fajnie to wygląda. Dobra. Dobra, zmieniamy klasę. I chcemy być wojownikiem. Dobra, jesteśmy wojownikiem. Ale wielki wojownik. I mamy od razu EQ U7 plus 8. Dajemy wróżkę ognia. O, i tutaj też widzę, że na plus 8 mamy zmieniony kolor świecenia broni. Ej, patrzcie na to. Jak to się świeci. Na żółto. Potem jest taki kolor czerwony, różowy. Wow. Okej. Okay. Welcome to this unknown land you have to bring brought by the gods to mark your history. I get to choose your class and continue on your way. Okej. Okay. Zatem idziemy dalej. Ale nawet ten teleport jest taki jakiś wielki. Nie, to takie złudzenie. Okej. Okay. What is this? The gods have assigned me. Okej. Okay. Me the task of giving you another small gift. You must choose a jak to się czyta, dobra, nieważne, and a pet for the beginning of your adventure. Be wise, you can be only chose once. Mhm. Czyli chodzi o to, że jak wezmę sobie to. Mhm. A, w sensie, że na takiej podstawie to działa. Dobra, mam Toma, ale Toma tak jakby z sobą nie mam. Nie wiem, jak to wygląda. Dobra, nieistotne, ale lecimy dalej. Czy coś jeszcze jest na tej mapie? W sumie nic, ale ciekawe w sumie. Do A, jesteśmy teraz w wiosce Nozwaj. Mhm. Co tu się dzieje? Dobra, mamy tu jakiegoś GMA. Nieistotne. Trochę dużo tu graczy jest. I w sumie, ej, powiem wam, że nawet taka głupia zmiana koloru, co nie? Z białego na taki ciemny pomarańczowy. Wygląda dość ciekawie, no nie powiem, że nie. Dobra, zobaczmy sobie, jak to leci exp w sumie. Nie powinienem tutaj expy, taka sprawa, bo mam za wysoki poziom. Ej! Co jest? Kuźwa, ty, ej, caj. Ty, no nie wiem, ludzie. Ale to zajebiście wygląda. Ja pitole, deep suba. Ja pitole. Wow! Kuźwa, ty! Ja dopiero zacząłem, jestem, nie wiem, zdziwiony cholernie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, co mam powiedzieć. W szoku jestem, totalnym szoku. Dobra, i weźmy sobie na pojazd, no szybko. Kurde, ty, no nie powiem. Ciekawie to wygląda, fest. Okej, okay, mamy tutaj jakieś
pojazdy i zobaczmy sobie NPC jak wyglądają, więc typowa Soraya style, user shopy. Okej, czyli mamy tutaj takie, trochę zmienione mamy tą Soraya, jak nigdy. Jest troszkę inna i mamy też biżu, więc w sumie spoko opcja na taki 40 poziom. W sumie też nie wiem jak to ekspleci, bo jak działam jest razy 8, ale ciężko mi to zweryfikować, czy to jest ciężkie, czy też nie ciężkie. 2,5 kaka. My podniosłem duszę. A i duszę można sprzedawać za więcej kasy. Za ile to mogę sprzedać? Aha, za 30 kas sprzedaję duszę. Więc w sumie z pieniążkami nie będzie ciężko. Cela 500 kaka, głośniki są. Zwoje. To w sumie to, co wszystkie tygryski kochają najbardziej. Okej. Sklep z Ewą Energy. Co to się zmienione? No tutaj widzę, że taka standardowa Ewa. Tylko, że ma warzywa, owoce i te sprawy. Taka cała zmiana jest. Tak jak zauważyłem, to chyba na serwerze można mieć tylko Draco i Toma. Tak mi się w sumie zdaje. Bo nie widzę jeszcze nikogo z czymś innym. Okej. Co my tutaj... Okej, mamy EQ. Na 4, 5, 6, 5, 7, 1, 7, 9. Więc wygląda to w sumie ciekawie. Zbrojki też tak mamy ze zbrojkami. Jakie szersy są? O! Są w sumie bardzo fajne opcje, szczerze powiedziawszy. Z tym, że są ESA na 45 level, od razu są 6. Szczerze powiedziawszy, jest to taka mała rzecz, a potrafi sprawiać uśmiech. Ponieważ szersy na 45 poziom nie są jakieś mocne. Bo to jest 7%, prawda? Więc ile tam trzeba mieć resów na sum 6? 7, jak dobrze pamiętam. No, 7 resów, czyli 7 razy 7 to 49 resa. Więc w sumie dzięki tym resom mamy takie standardowe resy, które mamy 100%. To jest czymś cudownym. Dobra, co mamy tutaj u Azara? Jakiego Azara? Nie wiem, czy można tutaj downgradować EQ. Ciężko mi to stwierdzić na ten moment. Oj, tu mam jeszcze jakiegoś NPC-ta u Spaura, zweryfikujmy sobie to. Use shop. A jak widzę, chyba jest. Nie istnieje ten jeszcze. Sklep i lecimy dalej. Co tu mamy? Powiem wam, te paski są zmienione, czy się jakbym grał w zupełnie inną grę. Okej, mamy Norę. Co prezentuje sobą Nora? Co to jest? Nawet ściągę dali to jakąś swoją, ty. Okej, mamy Anski. Różne pierdółki, ale jak widzę. Nie wiem, z czego to leci. Nie wiem, z czego to leci. I widzę, że to jest coś w stylu tego innego serwera. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale w jaki sposób się to zdobywa, to jeszcze nie wiem. O, i mamy tu też amulety. W sumie dwa tylko te. Na Anska potrzeba 5. Więc mi się zdaje, że to jest chyba łatwo się otrzymuje. I sklep ze sami. Okej, okay. Aha, czyli to też mamy rest na 35 poziom i potem na 70. S0. Spoko, to mi się podoba. Co my tutaj mamy? Jeszcze inne sklepiki, już shop. Okej, okay, produkcja. Co to jest? Aha, ale gdzie to topi, to nie mam w sumie pojęcia. Ale to można sprzedawać, więc w sumie spoko. Jakieś craftowanie przedmiotów, co i jak się komponuje. Divine Fury. Aha, tutaj nie ma tych Divine'ów, to nie wiem, one pewnie skądś gdzieś lecą. Tutaj mamy też do wytworzenia lepsze wyżki. Okej. Okay. W sumie ciekawe jak to leci, z czego to w ogóle leci. Jak to się zdobywa, to jeszcze droga szeroka przede mną. I tutaj co mamy? Mamy pepeki. Z tej kostki. Czasem normalnie ma zastosowania. Co? 400 hamburgerów. Ty w sumie takie, pierwszy raz widzę użycie, gdzie można wykorzystać. Ej, spoko opcja, tworzymy hamburgery. Mamy to i potem tworzymy te fulki. Lol. Pokczam w sumie. Pota expo za 500 hamburgerów. Płotka inicjalizacji. Ale jak to działa? A, chyba wiem o co chodzi. Na logikę, patrzcie. Blue kuby, Liza Light. Kuby się to otrzymuje. Żeńszeń. Castra. Slate. I ten pająk. W sumie spoko opcja, jakieś cukierki mamy, kiwi, skąd je można otrzymać. Aha, i zarobienie rajdów, tych początkowych. Ej, w sumie, zajebiste to jest. W sumie, jeżeli chodzi o robienie pepeków. Wow,
To mnie pokcza. Ciekawe, jakie to jest ograniczenie na konta, jeżeli chodzi o to. I mamy tutaj jeszcze jakiegoś Oculusa. Cokolwiek to jest. Jak to w ogóle wygląda? Nie no. Ciekawie to wygląda, no nie powiem, że nie. Dobra. Takie małe szczegóły, a wpływają pozytywnie, szczerze powiedziawszy. Szczerze nie wiem, jakie to ma zastosowanie. Bo to normalnie, jak pamiętam, to leciało z mobów na akcie 6.2. A to? Nie wiem, w sumie. Ciężko mi stwierdzić to. I zobaczmy tak na sam koniec, w sumie jak leci ekstra. Więc w sumie polecimy sobie. Jak widzę, to są... Aha, mapa 15.25. Zonant 15.25. Okej. Okay. Zobacz, w ogóle tu mam jeszcze jakąś skrzynkę. Gift of the Gods, okej. Okay. A zejdźmy z pojazdu. A nie mogę tego użyć. Aha, czyli to jest podzielone chyba na jakieś poziomy, jak widzę. W sumie spoko, że to są wykorzystane... tekstury, które są w ogóle niewykorzystywane. Aha, i tu mamy coś w taki sposób. Czyli tak jakby normalne, standardowe XP, nie jak XP leci. 40% za moba. No to w sumie nie ma co narzekać na tym poziomie. Nie wiem, jak to będzie dalej, ale chyba polecę to dalej z XP-em, bo trochę mi się to spodobało, no nie powiem, że nie. Coś takie nowego, świeżego. I to wygląda naprawdę fenomenalnie. Dobra ludziska, i z tym akcentem będę się z wami żegnał, więc pamiętajcie modeczki, zostawienie soczystych łapeczki i pięknym kciuciem prosto kąciku. No i z mojej strony to byłoby wszystko, więc oczywiście, czoła!